Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Koniec roku przyniósł dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Pcim. Dzięki kolejnym pozyskanym przez gminę środkom zewnętrznym będą realizowane ważne dla całej społeczności inwestycje. Ponad 5 milionów złotych to kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która zasili gminny budżet i pozwoli na urzeczywistnienie dwóch projektów. W ramach funduszu i w ramach dotacji, którą otrzymaliśmy, zostaną zrealizowane dwa zadania. Pierwsze to większe i bardzo ważne dla nas to budowa nowego przedszkola w Stróży. Przedszkole zostanie wybudowane w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. To jest inwestycja, o której marzyliśmy i którą planowaliśmy od wielu lat. Pozwolenie na budowę, projekt jest z datą 2018 roku, no więc trochę czasu już minęło i cieszymy się, że właśnie przy pomocy tych rządowych środków będziemy mogli wreszcie tę inwestycję zrealizować. W planie jest postawienie nowego budynku, około 800 metrów kwadratowych. Przedszkole będzie to przedszkole pięciooddziałowe. I docelowo po realizacji tej inwestycji chcielibyśmy, żeby w Stróży było jedno wspólne przedszkole dla dzieci zarówno z Górnej, jak i z Dolnej Stróży, przy czym przy obu szkołach zostaną zachowane oddziały zerówkowe. Myślę, że i przetarg, i realizacja tej inwestycji rozpocznie się w 2021 roku. Druga z inwestycji to inwestycja dotycząca oświetlenia przy drodze powiatowej pomiędzy Stróżą a Pcimiem. Wiele razy to podkreślaliśmy, że jest to droga, na której jeszcze nie ma chodnika. Na niektórych fragmentach jest ścieżka rowerowa, która no jest jakimś buforem bezpieczeństwa dla mieszkańców, którzy się tam poruszają, ale w dużej części no, w zasadzie jest tylko i wyłącznie pobocze, więc to oświetlenie ma na celu poprawić w znaczny sposób bezpieczeństwo głównie pieszych, którzy tą drogą się poruszają. I to jest inwestycja, gdzie na dzień dzisiejszy na ukończeniu jest projekt tego oświetlenia. Myślę, że również w 2021 będziemy to z powodzeniem realizować. W wyniku naboru uzupełniającego gmina Pcim stała się także beneficjentem mechanizmu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących inwestycje na drogach, czyli Funduszu Dróg Samorządowych. Informacje w tym temacie oraz promesę na wdrożenie planowanego zadania wręczył w grudniu na ręce wójta Piotra Hajduka wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz poseł Władysław Kurowski. Cieszymy się także, że środki trafią do gminy Pcim. Też bardzo mocno prorozwojowa gmina, można powiedzieć, będąca wzorem dla innych samorządów, także gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju. Wiem, że też pan wójt ma przygotowane kolejne wnioski i cieszę się bardzo, że tak ochoczo sięga po środki, które są w dyspozycji środków rządowych. To dofinansowanie, ta kwota i realizacja zadania, które przed nami, to jest odwodnienie i tak naprawdę przygotowanie pod większą inwestycję drogi na rolę chałupniki w Pcimiu. Jesteśmy już po przetargu. Tak jak samorządowcy wspominali, również w naszym przypadku mamy duże oszczędności, jeżeli chodzi o tą właśnie robotę. Termin realizacji to jest maj przyszłego roku, więc będziemy chcieli tą inwestycję sfinalizować i przystąpić do kolejnych. Serdecznie dziękuję panu wojewodzie za przychylność, za skierowanie tych wniosków do dofinansowania. Panu burmistrzowi, panu wójtowi gratuluję dobrze przygotowanych wniosków na te inwestycje. No i jestem przekonany, że te kolejne inwestycje są takim dobrym prognostykiem na zakończenie roku trudnego dla nas wszystkich, tego mijającego roku, dobrym prognostykiem na przyszłość. Istotne rozstrzygnięcia, które mają wpływ na dotychczasowe plany inwestycyjne, pojawiły się także w temacie budowy ronda w centrum Pcimia. Dokumentacja jest kompletna. No mam nadzieję, że na co wszyscy liczymy, że w 2021 ta inwestycja ruszy. Pozwolenie na budowę, które aktualnie jest na gminę Pcim, będzie przeniesione na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Do tej pory nasza gmina nie realizowała takiej inwestycji, która dotyka splotu dróg gminnych, krajowych, więc myślę, że to doświadczenie, które posiada w tej materii Generalna Dyrekcja, będzie tutaj takim czynnikiem, który tą inwestycję pozwoli sprawniej przeprowadzić. No stąd też taka nasza decyzja, że pozwolenie na budowę i sama realizacja będzie po stronie Generalnej Dyrekcji, oczywiście z udziałem gminy Pcim.
Pierwotnie podział kosztów miał być taki, iż gmina Pcim bierze na siebie wykonanie projektu oraz finansuje wykonanie tego projektu. Natomiast Generalna Dyrekcja zajmuje się realizacją i tą realizację finansuje. No, to trochę się zmieniło na naszą korzyść, ponieważ na etapie tworzenia projektu udało nam się pozyskać środki również na sfinansowanie tych prac projektowych, więc no, można powiedzieć, że w całości ta inwestycja z naszym niewielkim udziałem, ale będzie finansowana ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie tylko te duże, wysokobudżetowe przedsięwzięcia tworzą gminną sieć inwestycyjną. Na bieżąco realizowane są bowiem mniejsze zadania, m.in. takie jak budowa tężni solankowej w Pcimiu, czy odbudowa 285 metrów drogi i mostku na Roli Świątki. Grudzień w gminie Pcim był nie tylko czasem dobrych wiadomości, ale i również trudnych decyzji. Jedna z nich dotyczyła nowych, obowiązujących od 2021 roku stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Pcim w 2021 roku będą obowiązywały nas nowe stawki za wywóz odpadów. Nowa stawka za odbiór odpadów segregowanych wynosić będzie 25 zł od osoby. W przypadku posiadania kompostownika stawka będzie niższa o 2 zł, wynosić będzie 23 zł. W ramach nowej opłaty zwiększyliśmy częstotliwość wywozu odpadów. W 2021 roku będzie to 19 wywozów i od kwietnia do października będą to po 2 wywozy na miesiąc. Również nowa stawka daje możliwość dwukrotnego wywozu gabarytów w ciągu roku oraz dwukrotnego wywozu elektrośmieci. To są nowości, których no, do tej pory nie było lub były w ograniczonym zakresie. Decyzja o podniesieniu stawki za odbiór odpadów dla nikogo nie była łatwa, dlatego też pomimo iż planowaliśmy również wzrost podatków, postanowiłem, że w 2021 roku te podatki zostaną jednak na poziomie z roku 2020.